Senator Henryk Siedlaczek oficjalnie otworzył dzisiaj swoje biuro w Raciborzu przy ulicy Stefana Batorego 5, budynku naprzeciw ratusza. Podczas wydarzenia obecnych było wielu gości. Biuro senatora będzie otwarte dla mieszkańców naszego regionu. Henryk Siedlaczek dzięki głosom wyborców 15 października 2023 roku został wybrany senatorem Rzeczypospolitej Polskiej. Jakie emocje towarzyszyły mu po ogłoszeniu wyników wyborów? Nie ukrywam, że byłem bardzo szczęśliwy. To jest pierwsza sprawa, zwłaszcza, że po takim długiej przerwie, kiedy w takim życiu politycznym nie uczestniczyłem, no może rzeczywiście w sejmiku. I powiem Państwu szczerze, że z takim trochę zaskoczeniem, ale takim pozytywnym, takim fajnym i z takim trochę też i niedowierzaniem, a z drugiej strony nie ukrywam, że dość długo się z tym oswajałem. Aby być bliżej swoich wyborców, otworzył w Raciborzu biuro, którego drzwi będą otwarte dla każdego. Podczas uroczystości nie zabrakło wyjątkowych gości. Już po tych pierwszych tygodniach wspólnej pracy ja mogę powiedzieć, że Henryk się bardzo dobrze odnalazł w Senacie, więc ja mógłbym mu życzyć na tej nowej drodze, żeby był taki, jaki jest, bo takim go wybrali wyborcy, takim go cenią za jego bezpośredniość, za jego skuteczność i za to, że jest człowiekiem słowa. Jeżeli coś obieca, to dostarczy. I ja mogę powiedzieć tylko tak, bądź taki, jaki jesteś, bo takim cię wybrali twoi wyborcy i to znaczy, że właśnie takim cię chcą w polskim Senacie. Data otwarcia nowej siedziby senatora jest również wyjątkowa. To też dzisiaj taki ważny dzień, otwarcie biura. To jest 16 stycznia. To jest dzień, w którym moja mama miała urodziny. Mój pobyt tutaj jako polityka, parlamentarzysty jest dosyć długi. Przez 10 lat byłem posłem, miałem tutaj swoje biura. Nawet tu, w tym budynku na Batorego kiedyś. Byłem radnym sejmiku z nadania właśnie Raciborzan przez 5 lat i zawsze to powtarzam, że polityk realizuje określone zadania, ale generalnie rzecz biorąc, ja to nazywam, powinien umiejętnie, w sposób umiejętny być narzędziem. Narzędziem przede wszystkim w polityce, jeżeli mówimy lokalnej, właśnie tutaj, lokalnej, samorządowej. Wicemarszałek Senatu RP uzasadnił swoją obecność podczas wydarzenia. Żeby wesprzeć Henryka, żeby też pogratulować mu tutaj w jego okręgu wyborczym faktu, że wywalczył ten mandat dla demokratycznej większości, dla której jest bardzo ważnym senatorem. I także dlatego jestem, że chcę pokazać, że my jako koalicja 15 października działamy niezależnie od tego, że wybory się skończyły. Jesteśmy z ludźmi, otwieramy biura poselskie i senatorskie dlatego, że nie tylko pracujemy w tym wymiarze, który widać z telewizji, i Państwo widzicie, że pracujemy skutecznie, choć sytuacja jest bardzo trudna, ale ta praca trwa także na dole, bo sam rząd to nie wszystko. Jest jeszcze oprócz rządu i samorząd i Polska, która jest realną Polską. Działalność senator Henryk Siedlaczek prowadzi w Warszawie. Jestem członkiem Komisji Europejskiej, jestem jej wiceprzewodniczącym. I jestem członkiem oczywiście Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, bo innego wyjścia nie było. Będąc senatorem, nie jest mu obojętna sytuacja w polskim Sejmie. Martwię się i mam nadzieję, że rozum zwycięży i rozsądek. Taki cudowny budynek na Wiejskiej, który ma taki kształt nawet kopuły, ma tendencję do tego, żeby być jak akwarium. I trochę Polacy patrzą na te rybki, które pływają jak w akwarium, teraz się zaczęły żreć bardzo mocno między sobą, więc akwarium się zabarwiło krwią, a realne życie się toczy choćby tutaj w Raciborzu. I tutaj słowo polityka nabiera zupełnie innego wymiaru, bo tutaj polityka to oznacza możliwość wyjścia do ludzi codziennie i porozmawiania z nimi o tym, co się robi tam w Warszawie, czy tu w Raciborzu, czy gdziekolwiek indziej. Raciborskie Biuro Senatora umożliwi bezpośredni kontakt.
Biuro senatorskie jest przede wszystkim dla każdego mieszkańca okręgu wyborczego. Dla każdego mieszkańca, który będzie potrzebował pomocy, wsparcia, ważnej dla siebie przede wszystkim sprawie. A te sprawy są przeróżne, więc nie chciałabym tutaj ani wymieniać, ani typować. Jeżeli ktoś uważa, że w jego problemie pan senator jest w stanie pomóc, oczywiście do biura zapraszam. Nie mam jakby zamiaru odchodzenia od tej polityki, od tej pracy, od tego kierunku, który uprawiałem i który uprawiał będę właśnie tu w Raciborzu, no i w całym okręgu, bo to proszę pamiętać, że ten okręg obejmuje również powiat Wodzisław, miasto Jastrzębie, Żory. To są problemy związane z górnictwem, to są problemy związane i z rolnictwem właśnie raciborskim, to są problemy związane z gospodarką wodną. Biuro dostępne jest w określonych dniach i godzinach. Biuro jest czynne dla Państwa od wtorku do piątku. Godziny, adres oczywiście na stronie Senatu. Ja teraz już pokrótce mogę powiedzieć, że biuro znajduje się w Raciborzu przy ulicy Batorek 5. Godziny też są wyszczególnione. Jesteśmy dla Państwa we wtorki, w czwartki i w piątki w godzinach do 14, a w środę w godzinach popołudniowych. Przede wszystkim na miejscu zawsze będę ja, jako dyrektor biura senatorskiego. Oczywiście takie spotkania już konkretnie z senatorem zawsze umawiane, wcześniej ustalane. I tak jak już tutaj wcześniej też wspomniałam, wszystkie sprawy, wszystkie problemy mieszkańców naszego okręgu wyborczego, którzy uważają, że senator jest w stanie im pomóc, w każdym problemie jak najbardziej oczywiście zapraszam. Ostatnie spotkanie miałem w sprawie małej retencji, no powiedzmy na terenie gminy Gorzyce. Miałem spotkanie związane z drogą Raciborz-Pszczyna i to z inicjatywy wójtów gmin, niektórych gmin powiatu raciborskiego. Ale to są jakby sprawy, które są kontynuacją tego, co już się dzieje, co było robione i tutaj już w to nie wchodzę jako radny sejmiku, ale już jako parlamentarzysta, jako senator RP i to jest też takie fajne, takie miłe, że w tych kwestiach koledzy, koleżanki, wójtowie, burmistrzowie się do mnie zwracają. Z senatorem można kontaktować się również telefonicznie oraz spotkać m.in. w jego nowej siedzibie w centrum miasta Racibórz. Jest biuro, jest strona, jest pani Katarzyna Gołębiowska, która jest dyrektorem biura i do dnia dzisiejszego takich spotkań już było wiele. Zresztą mój telefon jest, znaczy kontakt ze mną osobisty również jest prostszy, jako że mój numer telefonu ludzie znają i wielokroć dzwonią bezpośrednio, ja się już bezpośrednio umawiam. I spotykamy się albo tu, albo ja dojeżdżam do domów, albo do mnie przyjadą do Ród. Także tak jak to było, tak to jest. Senator osobiście zaprasza do swojego biura. Szanowni Państwo, zapraszam. Oprócz tego, jak już powiedziałem, wielu z Was, Raciborzan, szczególnie mieszkańców powiatu raciborskiego, ma do mnie bezpośrednie numery telefonów, kontakty. Ten numer się nie zmienił, 602-778-570. Jeszcze od czasu, kiedy byłem starostą raciborskim, ten numer jest taki sam. Obecność senatora Henryka Siedlaczka to duża szansa dla mieszkańców naszego regionu, aby nie został on pominięty podczas ważnych decyzji podejmowanych w Warszawie. Zachęcamy do spotkań z senatorem naszego okręgu.